Festiwal w Gdyni to nie tylko konkurs główny, ale także kino młodych. Postanowiliśmy sprawdzić, w jakiej formie znajdują się najmłodsi filmowcy. Filmy są nierówne oczywiście tutaj, nawet te wyselekcjonowane, ale w tym roku jest dużo filmów lepszych niż w latach ubiegłych. I tu znowu jestem optymistą. Uważam, że powstało kilka obrazów naprawdę interesujących, trafiających jakby w to, co jest ważne, czyli w współczesne życie tych młodych ludzi często. Ja mam poczucie, że ci młodzi ludzie wciąż jakby stronią przed poważniejszą taką, bardzo dorosłą tematyką. Wciąż chyba są namawiani do tego, żeby kręcić filmy o sobie, o swoich najbliższych, robić takie wojenki domowe, prawda? Technicznie jest to coraz lepiej oczywiście, prawda? Natomiast aktorsko, scenariuszowo, prawda, to jest gdzieś w takim kręgu takiego małego realizmu. Nie róbmy filmów o tym, co nie jest dla nas ważne, a co jest modne. Nie róbmy filmów, które byłyby fajerwerkami i popisami cyrkowymi po to, żeby się wyróżnić wyłącznie od innych. Spróbujmy się wyróżniać swoim indywidualnym sposobem myślenia i widzenia świata. Czas dla młodych twórców jest w tej chwili korzystny. Moim zdaniem to jest ogromna różnorodność, a ona jest tym większa, im więcej tych filmów powstaje, bo im większa jest łatwość tworzenia tego kina. Często bardzo przyzwoicie zrealizowane za nieduże pieniądze, bo wiadomo, że szkolny film no, robi się za niewielkie pieniądze. Chwalebne jest to, że grają w nich naprawdę dobrzy aktorzy. Błędem podstawowym jest przeszacowanie własnych uczuć i przełożenie ich na ekran do scenariusza, tak? Znaczy, że mój świat, moje ostatecznie małe dramaty stają się taką ogromną traumą. Ja jako widz mam się tą traumą przejąć, prawda? To jest cała sztuka, jak twórca powinien dbać o siebie, o własną wrażliwość. Wrażliwość można stracić, a można ją pogłębić. Interesująca historia, dobrze opowiedziana, dobrze zagrana, już może być kluczem do sukcesu. Bo tak naprawdę o to chodzi w kinie. Czy owe doświadczenie może pomóc w realizacji pełnometrażowego filmu? Zobaczcie, co nam powiedział jedyny debiutant w konkursie głównym, Bodo Cox. Wrzucę z szafy jest o miłości ewidentnie, o samotności, chęci alienacji, depresji, o odpowiedzialności za drugiego człowieka, a fabuły nie chce mi się opowiadać po prostu. Być owym twórcą jest bardzo ciężkie. Myślę, że wszelkie działania artystyczne, jakie podejmuje człowiek, to chce, żeby jego praca była widoczna. Docierała do jak największej ilości ludzi. Off tego nie gwarantuje. Mam ambicje, żeby moje filmy były oglądane przez większą ilość ludzi, więc siłą rzeczy musiałem trafić do tak zwanego nurtu głównego. Mój styl pracy nie zmienił się od tego, jakim miałem kinie offowe. Może jestem teraz bardziej skoncentrowany i nie odpuszczam sobie generalnie, no bo jest dużo większa odpowiedzialność za film. Mój mózg pracuje tak samo dobieram ludzi do projektów. Niewiele się zmieniło. Myślę, że największą trudność zawsze sprawiają rozmowy z producentami, kierownikami produkcji. Nie? Film jest sztuką kompromisu i generalnie to była też dla mnie wielka próba mojej cierpliwości i pokory wobec kosmosu. Więc dołożyłem wszelkich starań, żeby być skoncentrowanym na pracy i niczym się nie przejmować. Przy filmie trzeba rozkładać dobrze siły. Ja miałem około 23 dni zdjęciowe i należy się przygotować psychicznie, fizycznie i skoncentrować tylko i wyłącznie na dobru filmu. Swoje własne filmy nie chciałbym robić jeden do jeden z rzeczywistością, bo mam rzeczywistość na co dzień i ona mnie często przeraża i generalnie zniesmacza, więc po co mam jeszcze ładować to do swoich filmów? Chciałbym ją zawsze wzbogacać o elementy właśnie tak zwanej magii, oniryczności. Tak, z grubsza większość moich projektów zawsze będzie miała elementy, nazwijmy to realizmu magicznego, ale chyba za 10 lat będę dokumentalistą hardkorowym, nie wiem. Jednym z najgłośniejszych filmów festiwalu są Płynące wieżowce, które startują w konkursie głównym. Udało nam się porozmawiać z reżyserem oraz odtwórcą głównej roli. Jest to na pewno o poszukiwaniu swojego miejsca w życiu, w świecie, o relacjach właśnie takich najbliższych, o relacjach w rodzinie, między partnerką, partnerem, szukaniem miłości, najprostszych, ale również najbardziej intymnych rzeczach. Przeczytałem scenariusz, to okazało się, że ten scenariusz jest naprawdę, naprawdę świetny i że Tomek ma, nie wiem, jakiś bardzo taki fajny zmysł estetyczny i fantastyczne poczucie rytmu. On umie
kilka razy zmieniać nastrój w przeciągu jednej sceny, że nagle jest tak niezręcznie, potem jest wesoło na chwilę, potem znowu jest niezręcznie i to jest fajne i to jest trudne też do zagrania. Ja akurat opowiadam o takim okresie, gdzie Kuba jest pogubiony. Szuka tych relacji, próbuje je odnaleźć, próbuje na swój sposób je zbudować, w tym samym czasie szukając poczucia bezpieczeństwa, ponieważ on cały czas czuje się zagrożony. Cały czas się boi i to jest niesamowite dla mnie i bardzo pociągające w tym bohaterze, że on cały czas się boi. Ja oczywiście dorzucam tam swoją wrażliwość, nie wiem, i swoje pomysły i siebie samego jako osobę, bo ja przecież jestem fizycznie w tym filmie, moje ciało tam jest, moje myśli, moje słowa, mój głos, więc dorzucam tam element ludzki, ale to jest mimo wszystko wizja Tomka, wizja reżysera i na planie, my już byliśmy świetnie przygotowani i na planie już nie było takiego poszukiwania. Na planie wiedzieliśmy, czego chcemy, wiedzieliśmy, co chcemy uzyskać i po prostu to realizowaliśmy, ale jednak reżyser to jest podstawa, bo reżyser ciebie widzi. Wydaje mi się, że mówiąc film gejowski, mówi się, że to orientacja seksualna jest najważniejsza. Tak to rozumiem. A jak się obejrzy Płynące wieżowce, to będzie wiadomo, że właśnie sama orientacja seksualna nie jest najważniejsza, tylko najważniejsze jest spotkanie ludzi.